Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jak obiecałem na ostatnim live'ie, chciałem zrobić sobie samochód z napędem na przód. Jakoś tak, żeby w miarę był dobry. No i wybrałem sobie Forda Focusa RS ze względu na to, że na mnie fajnie zrobił wrażenie kiedyś tam, jak jeszcze mieszkałem w Krakowie i właśnie przejeżdżał niedaleko i tak fajnie zapierdział, mi się tak to spodobało. I tak z wyglądu mi się też podoba ten samochód, fajnie jest taki poszerzony i no i w ogóle jest to fajne autko, ładnie wyglądające. Więc o, widzę, że są jakieś nowe samochody z serii Horizon Edition, dziękuję bardzo. Na początku odcinka jestem trochę w szoku, ale dobrze, więc mamy tu Forda Focusa. Dużo z nim się bawiłem, jakieś 300 tysięcy kredytów straciłem na samą próbę dostosowania go i można powiedzieć, że ten etap mam już za sobą. Nie jest on super przyczepny, ale o tym zaraz opowiem. Pojedziemy sobie, wystartujemy sobie wyścig, ze mną jest kilka ludzków, więc pojedziemy sobie. Wyścigi nocne teraz nie są dla mnie zbyt dobre, bo wiecie, mi tu światło napierdziela po oczach, ja praktycznie nic nie widzę, wolę jednak ścigać się w dzień, ale może jakoś dam radę. Więc przebyłem taką, no, dosyć karkołomną drogę, jeśli chodzi o dostosowywanie tego Forda Focusa. Nigdy wcześniej nie bawiłem się samochodami z napędem naprzód. I prawdę mówiąc, bardzo mało jest w Fordzie samochodów z napędem na przednią oś. W większości, jak się okazało, mam prawie wszystkie kupione te samochody. Oprócz Mini Johna Coopera, który mi się nie podoba, no to... I on tam gdzieś jest w tej Fordzie i jego nie kupowałem. A poza tym, większość samochodów mam kupione. Mam tego Focusa, mam Renault Megane, mam Vauxhall Corsa, a ja go chyba nawet nie kupowałem, tylko wygrałem w Wellspinach. Teraz mamy deszcz. I jak ten mój samochód właściwie jest zrobiony? Jak ten Focus jest zrobiony? Czemu ja jestem w powietrzu? Zobaczcie, widzicie to? Na dole jestem trochę nad drogą jakby. Dziwna sprawa. No dobra, ale jak zrobiłem tego Focusa? Więc na początku pierwszy tuning to był taki na maksa wszystko, zesłapowałem silnik, wszystko na maksa i chciałem sprawdzić, co przedni napęd właściwie może mi zaoferować, jeśli wpierniczę do takiego samochodu wszystko na moc. No i co się okazało? Samochód był nie do jazdy. Myślę, że od pewnego momentu, jeśli chodzi o moc, samochody z napędem na przód po prostu się w Fordzie jakoś nie prowadzą. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, bo ja przecież nie zajmuję się tuningowaniem samochodów w rzeczywistości i nie zarabiam na tym pieniędzy. Więc no, nie jestem w tym dobry, ani się na tym jakoś specjalnie nie znam, więc nie o to chodzi. I słuchajcie, i tuningując tego Focusa na początku właśnie zrobiłem ten tuning na maksa, jeśli chodzi o moc. Przyczepność też była wymaksowana, były najlepsze opony. I samochód był niemożliwy do jazdy, nie wiadomo, nieważne jakie ustawienie sobie tam bym zrobił, nie wiadomo co bym tam z nim zrobił, ciężko było cokolwiek nim ugrać, tak? W ogóle jechać nim jakkolwiek było ciężko. I później zrobiłem coś odwrotnego, zrobiłem go na przyczepność, również był w klasie S1, dałem mu najlepsze opony, dałem mu standardowy silnik, wymaksowałem go, no i co? I samochód zaczął się fajnie prowadzić. Zaczął być no, bardzo skrętny, bardzo taki przyjemny w prowadzeniu, zwłaszcza jak się puściło gaz na zakręcie, był praktycznie przyklejony do drogi, co było super, tak? Może sobie włączymy jakąś muzyczkę, albo nie włączymy, bo nie działa. Co było super, tylko no właśnie, co się działo na prostych? Na prostych każdy gracz, każdy bot zostawiał mnie z tyłu i nie mogłem z tym nic zrobić, bo mój Focus nie miał mocy. No i co później zrobiłem? Później wymaksowałem całkowicie silnik seryjny, uturbiłem go tam, coś tam jeszcze zrobiłem i cały czas napęd naprzód, tak? Cały czas bawię się z tym napędem naprzód. No i tak zrobiłem. Samochód zaczął się nawet jakoś prowadzić, zaczął jakoś przyspieszać przede wszystkim i zaczął nawet doganiać stawkę, zaczął zajmować pierwsze pozycje, ale no ze startem nie było najlepiej. Ten start wyglądał tak, że ciężko było na jedynce złapać trakcję i na dwójce w sumie też. Dopiero przy wyższych prędkościach, gdy łapał trakcję, naprawdę miał niezły odpiernicz i dawał radę.
I co potem zrobiłem? Zwiększyłem jego wagę, przez co powinna trakcja się troszeczkę zwiększyć i rzeczywiście przyspieszenie się zwiększyło, prowadzenie się pogorszyło i rzeczywiście jest odczuwalne w grze, prowadzenie jest troszeczkę gorsze, gorzej jest ten samochód opanować na zakrętach, ale co się polepszyło? Przyspieszenie, więc od 0 do setki jest lepiej. Przy wyższych prędkościach też jest lepiej, bo jeśli wywaliłem te części na wagę, no to mogłem zainstalować trochę więcej mocy i dzięki temu uzyskałem taki balans między mocą a prowadzeniem. No i Focus z napędem naprzód jest teraz w klasie A i prowadzi się całkiem spoko. Nie ma oczywiście fantastycznej przyczepności, wiecie, że nie zerwie nigdy, tak? Zerwie, no, bo to jest samochód sportowy. Jak wyciśniemy w każdym samochodzie sportowym gaz do końca, no to przecież spali kapora. W Fordzie zresztą nie da się zrobić dobrego samochodu tak, żeby był fantastycznie przyczepny, no bo musiałby być jakiś już naprawdę super wyścigowy. A i tak ciężko tak zrobić, żeby naprawdę był dobry i żeby ten samochód wygrywał, więc odrobinę ten samochód zarzuca. Odrobinę gdzieś tam na zakrętach traci tą przyczepność i są z nim problemy, ale te problemy nie są na takim poziomie, żebyśmy nie mogli sobie z tym poradzić. Jest dobrze, jest do opanowania, jest teraz w sam raz, tak jak ja lubię jeździć. Można nim zrobić takiego power slide'a, no od liście nie ma mowy, bo to napęd naprzód. Można coś takiego zrobić. Teraz pada deszcz, to możecie widzieć, że ta przyczepność jest może taka nawet bardzo słaba. Ale nie jest, jest dobrze, udało mi się go dostosować. I pojedziemy sobie może jakiś, nie wiem, wyścig, tylko żeby ten deszcz przestał padać. Może nie nocny, przeteleportujemy się w inną część świata, żeby wam pokazać. Naprawdę Focus jest dobry na tych prostych. I niczego mu teraz nie brakuje. Na zakrętach jest troszeczkę bardziej driftujący, ale wolę to, niż na każdej prostej czy wyjściu z zakrętu zostawać bardzo z tyłu. No słuchajcie, jak rozwalał mnie jakiś tam gnojek z byle jakim samochodem na prostej, a ja moim Focusem fajnym, ulepszonym, no nie, to nie może być. Ale z kolei, gdy doszło do jazdy po mieście, wtedy jak miał tą fajną przyczepność, no to dawał radę i doganiał, wiecie, tych co mi tam gdzieś odeszli na prostych. Ale w końcu doszedłem do tego, że też kurczę fajnie jest, lepiej przyspieszać i gdy już złapie się trakcję tym Focusem teraz, no to daje radę. I teraz sobie pojedziemy może tutaj jakieś mistrzostwa. No więc nie ma sensu też robić w Fordzie, tak jak mówiłem, samochodu całkowicie przyczepnego, takiego, który się fantastycznie prowadzi, który nic nie zarzuca, bo jeśli nas troszeczkę zarzuci na zakręcie, wejdziemy w lekki drift, no to dostajemy też za to punkty, a te punkty liczą się w mistrzostwach jako punkty umiejętności, punkty doświadczenia, za które dostajemy dodatkowe profity. Z drugiej strony możemy jechać całkowicie przyczepnie, zrobić sobie powiedzmy tam radikale, jak wam pokazywałem odcinek z tym radikalem, jak był odcinek z tym radikalem, pokazywałem wam radikala. Możemy zrobić sobie ultimę bardzo przyczepną, albo któryś z tych samochodów wyścigowych z DLC, zajebiście przyczepne samochody przy wyższych prędkościach, bo mają poszerzony bodykit i świetny docisk. Tylko że jeśli chcemy brać się za taki seryjny samochód jak Ford Focus, to trzeba do niego troszeczkę włożyć serca i pobawić się dłużej, żeby to dostosować i żeby to jakoś jeździło. Znowu mamy deszcz, więc znowu nie pokażę wam, jak się ten samochód zbiera już na suchym asfalcie. Nie wiem, jakąś złą pasę ma, bo te wyścigi po prostu takie są. Ale za to jest dzień, więc mniej więcej. O, widzicie, już na dwójce łapie trakcję. Także jest dobrze, będziemy jechać przez deszczowy las, więc dlatego jest deszcz, może na innym wyścigu będzie lepiej. No i co? Jeśli chodzi o samochody z napędem naprzód, tak jak mówiłem, w Fordzie jest ich mało i też nie ma ich co maksować. Można Forda Focusa zrobić nawet z napędem na tył, można zrobić mu napęd na 4 koła, jak ktoś chce. I w ogóle dziwne, że Radical tutaj jeździ. To jest klasa A, nie wiem, czy jakieś zmiksowane te klasy chyba są. O kurde, Radical, a ja tutaj Focusem. No sorry, coś się nie gra. może, aha, bo tam chyba wybrałem Anything, tak? Czyli, no fajnie, dobra, może jakoś dogonię czołówkę, klasa S1, zobaczymy. Ja mam Focusa w klasie
klasie A, więc jak uda mi się gdzieś tam zdobyć miejsce wśród tych samochodów z klasy S1, to będzie fajnie. No, ale tak nie miałem doświadczenia w ogóle z samochodami z napędem naprzód tutaj w Fordzie. Ani ich nie tuningowałem, ani się nimi nie bawiłem. Może tam kilka minut pojeździłem jakimś autem z napędem naprzód i doświadczenia potem były bardzo surowe. Co się dodało gazu na zakręcie, to samochód leciał prosto, bardzo podsterowne. To jest na zakręcie i udało się wyhamować, okej. Okay. Więc, kurde, no, ja pierdziu, zostawił mnie RSM-ką. Fajnie, a ja moim pokusikiem. No, więc gdy się dodaje gazu na zakręcie, no to samochód wywala na zewnętrzną. To jest dość normalne w samochodzie z napędem naprzód. W samochodzie z napędem na tył, gdybyśmy tak zrobili, to by nam zarzuciło dupę, prawda? A tu jest troszeczkę inaczej. No, raczej się tego spodziewaliśmy. I w ostatnich odcinkach też pokazywałem wam te nowe samochody z nowego DLC. Był tam Renault Alpine, którego sobie też tuningowałem troszeczkę. I tak zwróciłem w Fordzie uwagę na jedną rzecz, że czuć, w którym miejscu ten samochód ma ten swój środek ciężkości, gdzie, które miejsce bardziej zarzuca w tym samochodzie. I w tym Alpine też czuć, że ta dupa bardziej lata, że ten przód jest taki lekki, że ten samochód tym przodem mocno skręca, a na przykład dupa jest w jednym miejscu przez chwilę i potem dopiero podąża za tym przodem. A tu w Focusie jest inaczej, najpierw skręca ten przód, a później dupa za nim podąża i tą dupę gdzieś tam wywala, wiecie. I teoretycznie ten Focus byłby dużo lepszy w prowadzeniu, gdybym zainstalował mu jeszcze z tyłu spoiler. Wiecie, ten regulowany. Ale go nie zainstalowałem, bo jest to najgorszy regulowany spoiler w Fordzie Horizon. Nie wiem, czemu twórcy tak robią. Wygląda to okropnie. Gdybyście... Ja mogę wam to pokazać, nie ma problemu w tym Focusie. Jest to piękny samochód z... Piękny ma spoiler, standardowy, wiecie, fabryczny. Nie wiem, czemu ten fabryczny nie jest regulowany. Jest wspaniały, jest bardzo ładny, tak? No to pokażę wam, no. Pokażę wam, jak wygląda spoiler taki regulowany, który byśmy instalowali w Fordzie. Jest okropny, jest... Nie mogłem, po prostu. Wyrzekam się tego dobrego prowadzenia, tego fajnego docisku, wszystkiego się wyrzekam, nie mogłem go zainstalować. Focus jest to bardzo ładne auto i czegoś takiego mu zrobić nie mogłem. No zobaczcie, mamy tu spoilerowanie, przedni zderzak, cyk, zainstalowałem, tak? I zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Mogli umieścić ten spoiler nieco z tyłu, tak gdzieś w okolicach tylnych lamp, pochylić go, nie wiem, cokolwiek z nim zrobić, ale czemu umieścili go tak nad dachem? Już mogli go na środku dachu umieścić, no, już... Bardziej zdupić się nie mogło tego bezkit. No nie no, mogło, właśnie mogliby umieścić go na środku dachu, ten spoiler. No okropna sprawa, powiem wam. Okropna sprawa i... Zostawiłem ten standardowy, lepiej wygląda. Felgi zainstalowałem customowe, jakieś lżejsze o 5 kg od tych z Focusa oryginalnych. No i możemy tutaj, tak jak wam mówiłem, zrobić swapa silnika. Nie, o silniku wam nie mówiłem. Zrobiłem tego swapa, ale on tam nie brzmiał fokusowo, więc go wywaliłem. Możemy zrobić napęd na tył, na 4 koła, jak ktoś chce, może sobie zrobić rajdówkę z tego. Nie ma problemu. Ja sobie robię przeważnie samochody na asfalt i miałem ambicje, aby spróbować z samochodem z napędem na przód. Jakoś się to udało. Jeszcze mógłbym coś tam przy nim pokombinować, tak? Ale już na tym etapie jest bardzo fajnie. No i jak na złość, cały czas pada deszcz, więc nie mogę wam pokazać, jak auto będzie się prowadziło, przyspieszało na... Chociaż mogę wam w sumie pokazać. Tu jest taki wyścig. Pokażę wam, jak się samochód prowadzi na suchym asfalcie. Tu jest wyścig, który będziemy jeździć o takiej później... No nie później, porze, takiej zachodzące słońce, można powiedzieć. No i tutaj powinno być fajnie właśnie dla mojego Focusa i będzie kilka takich zakrętów dalej, gdzie mogę wybrać też samochody podobne do mojego Focusa pod względem osiągów, czyli Super Hot, tak? Super Hot Hatch.
No ale dobra, już weźmiemy wszystkie, bo tam tutaj jest też, grają ze mną ludzki, więc oni tam chcą swoimi samochodami jeździć. No surowa prawda jest niestety taka, że samochody z napędem do naprzód robimy do pewnego etapu. Ja myślę, że miejsce dla tych samochodów z napędem naprzód jest to klasa A, najodpowiedniejsza. Wyżej nie ma co iść, bo będzie tak zrywać trakcję za każdym razem, kiedy będziemy przyspieszać, że to szok. Jak macie włączoną kontrolę trakcji, to cały czas wam będzie się ta lampka świecić. I tyle w tym temacie. Takie jest moje zdanie. I zobaczcie, jak na dwójeczce fajnie łapie przyczepność. Tutaj mamy większość samochodów z klasy S1. Nawet nie spojrzałem na listę, ale zobaczymy sobie po wyścigu, jak to wygląda. Jest... się rozbiłem. Jest bardzo fajnie, jeśli chodzi o prowadzenie w tym Focusie. Teraz zlamiłem totalnie ten zakręt. No ale postaram się teraz skupić i przejechać najlepiej wyścig, jak potrafię. Mamy tu Bugattiego, a ja tu moim Focusem. Zaraz ich rozwalę, spokojnie. Co on tutaj robił? Co to było? Tak, jakieś ludzki z nami grają, no. Znaczy ze mną. No z wami też. A, to nie zwracajcie uwagi na to, że jadę chyba na ostatniej pozycji. No ja nie mam tutaj dobrego samochodu do ścigania się akurat. Ale to nieważne, no. Zobaczymy, może uda się skończyć na jakiejś sensownej pozycji. Ktoś tu wziął klasyka. Ale to jest bot akurat. To jest chyba Maserati. Ja to... przerabiałem ten samochód w Fordzie Horizon 2. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Może teraz, jak już trochę lepiej umiem tuningować, czy dostosowywać te samochody, to może bym jakoś sobie dał z nim radę. Ale wtedy to pamiętam, że... ojej. Ni to prowadzenia, ni to trakcji, niczego. Zresztą klasyki w Forza Horizon 3 też są trudne do zrobienia. Da się je zrobić. O, zmieściłem się. Tutaj z Bugatti... nie, to nie jest Bugatti, tylko Bentley. Z Bentleyem próbuję się zmierzyć. Nie, to nie Bentley, to był Rolls-Royce. Kurczę, z tyłu był bardzo podobny do Bentleya. Tam to Brytyjczyk, to Brytyjczyk. Wszystko jedno. Dobrze, tu będzie zakręt 90 stopni. Spróbujemy ładnie wejść. Focus ma to do siebie, że bardzo, bardzo dobrze hamuje. Naprawdę, trzeba mu to przyznać. Jest w tym niezły. I na to też wskazują statystyki. Daje sobie świetnie radę. Ja tu już raczej nic nie zdziałam. Ja mam wrażenie, że tylko ja mam tutaj klasę A. Ktoś tam chyba jeszcze miał klasę A. Chyba z tych samochodów. Nawet nie zwróciłem uwagi. I tak, to jest Focus, jak nie zauważyliście jeszcze, z 9 roku, bo jeszcze w Fordzie Horizon 3 jest Focus z 17 roku. A to jest wersja 09. I ta wersja mi się też bardzo podoba. A w wersji 17 nawet chyba nie kojarzę, która to dokładnie jest. To jest chyba ta Kenna Blocka, no nie? Ta wersja 17. No nie można łapać tak. To już ściska nawierzchnia i to czuć od razu w Focusie. Nie, ja mam wrażenie, że mam klasę C w porównaniu do tych aut tutaj. Zobaczymy, w której klasie był ten Rolls-Royce. Bo jak udało mi się go rozwalić, a był w klasie S1, no niestety był w klasie A, więc słabo. No ale zobaczcie, kurde, z kim ja się tu ścigałem? Same klasy S2, ja myślałem, że oni mają S1. S1 ja myślałem, że mają, oni wszyscy S2. To i tak gdzieś tam się trzymałem, niedaleko, to nieźle mi poszło moim zdaniem. Ale gdybym się ścigał właśnie ze swoją klasą, z Focusem, zresztą prawdopodobnie będzie live, to wam pokażę na live tego Focusa, sobie pościgamy się i zobaczymy, wtedy Focusa w akcji już w takiej lidze, powiedzmy jego. Okej, bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Focusik, Focus LS 09, bardzo mi się podoba ten samochód, mam nadzieję, że wam też, zresztą nie musi się wam podobać, mi się podoba i to wystarczy. Chciałem zrobić samochód z napędem na przód, udało się, jakoś to wyszło.
nie jest może najszybszy w całej Forza Horizon, ale no, więcej mocy tutaj wepchać się. Może nie tyle, że nie da, ale nie ma sensu. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, na razie, pa pa.